Ostatnio opowiadałam o mitach w pracy grafika. Dzisiaj pociągnę trochę ten temat, ponieważ w komentarzach pojawił się ciekawy temat, o którym też chciałam stworzyć filmik, więc jest! Opowiem Wam dzisiaj, czym zajmuje się grafik, a dokładniej czym ja się zajmowałam w swojej pracy zawodowej. Jak wiele rzeczy robiłam, które nie są bezpośrednio związane z grafiką, ale uważam, że fajnie by było, gdybyście wiedzieli, że grafik nie zawsze tylko tworzy grafiki. I czasami warto po prostu wiedzieć coś więcej i umieć coś więcej, bo to też się Wam przyda. Na pierwszym miejscu zajęć grafika jest oczywiście tworzenie grafiki. Szok, niedowierzanie, tak, graficy zajmują się tworzeniem grafiki, 2D, 3D, nieważne. Okej, w wielu dużych firmach, w jakichś dużych agencjach reklamowych grafik zazwyczaj zajmuje się przede wszystkim właśnie tworzeniem grafiki. To znaczy jest dział, który zajmuje się kreacją, dostarcza pewne pomysły, te pomysły są przekazywane razem z gotowymi tekstami grafikowi i ten grafik sobie przerabia je już na warstwę wizualną. No ale to bylibyśmy trochę naiwni, gdybyśmy myśleli, że we wszystkich firmach na całym świecie tak właśnie to wygląda, bo nie wygląda. Jest bardzo dużo małych firm, jest dużo małych miast, gdzie są małe firmy, są startupy, gdzie koszty po prostu starają się wszyscy ciąć. Nie mówię, że te wszystkie rzeczy, o których zaraz też będę mówiła, to jest jedno stanowisko, ale bardzo często wyciągało się dwa lub trzy jakieś elementy i łączyło właśnie w stanowisko grafika, więc oprócz tego, że tworzyłam grafiki, robiłam całą masę innych rzeczy. W związku z tym, że tworzyłam na przykład rzeczy do druku, również zajmowałam się ich przygotowywaniem, czyli dostarczaniem takiego pliku do drukarni, który już się nadaje do wydrukowania, do dalszej produkcji. A co za tym idzie, musiałam się również kontaktować z drukarnią i ze wszystkimi dostawcami, którzy byli bezpośrednio związani z moją pracą. Bardzo dużo na początku miałam spotkań z klientami ofertowych, sprzedażowych, do biur, do różnych korporacji i tam musiałam mówić rzeczy. Mówić jakieś mądre rzeczy, jeszcze wyglądać, bo czasami w tych korporacjach to wiadomo, że nie wejdę tak w t-shircie i w jeansach, bo tak trochę może źle zostać odebrane i nieprofesjonalnie, więc no takiego się musiałam nauczyć obycia przede wszystkim w tych warunkach biznesowych, do których nie przywykłam. I to mi się bardzo przydało w momencie, kiedy zdecydowałam się na pracę freelancera. No i oprócz tego, że w sumie jeździłam na spotkania, to również zajmowałam się szkoleniem pracowników. Zajmowałam się uczeniem ludzi również, tego jak korzystać z tych produktów, które zostały przeze mnie wyprodukowane. A to sprowadza się wszystko do tak zwanego kontaktu z klientem. W wielu firmach jest ktoś taki jak account manager, czyli osoba, która zajmuje się kontaktem z klientami i zespołem firmy. No i tak, no są takie osoby w firmach, ale są też firmy, które tych akantów nie mają i kontakt z klientem spada bardzo często na barki grafików. Głupie uwagi, jakieś dziwne teksty, to musicie przyjmować na klatę i jakoś sobie z nimi radzić. Czasami klienci są niemili, czasami są totalnymi bucami i dopóki pracujecie w jakiejś firmie, to trochę musicie gdzieś tam znosić. Nawet jeżeli będziecie zawsze pracować na jakimś etacie w jakichś dużych firmach, to powinniście zadbać o to, żeby mieć przynajmniej podstawową wiedzę na ten temat. Mowa o wszelkiej papierologii, o księgowości i o znajomości swoich praw. I całe te dziwne, nudne rzeczy związane z podatkami, z ubezpieczeniami itd. Ale to są takie rzeczy, którymi musiałam się zajmować, którymi cały czas się zajmuję, bo muszę dbać o swoje finanse, ubezpieczenie, jakieś takie rzeczy. Ale dzięki temu jestem trochę spokojniejsza, bo rozumiem, co robię, wiem, na czym to polega i że nie muszę się martwić, że nie wiem, Urząd Skarbowy wjedzie mi na chatę i coś się zacznie dziać. Ja w swojej pracy kodowałam. Zajmowałam się nie tylko frontendem, czyli jakimiś tam HTML-ami, CSS-ami, JavaScriptem, jakimiś efektami i tak dalej, ale również backendem. I mimo, że ja nie koduję w swojej codziennej pracy, nie zajmuję się programowaniem, nie robię nic z tych rzeczy, to sam fakt, że mogę porozmawiać o tym z ludźmi, którzy się tym zajmują, sprawia, że oni też chcą trochę chętniej mnie zatrudniać. To jest, myślę, fajne. Jeżeli zajmujecie się projektowaniem stron internetowych i zajmujecie się projektowaniem aplikacji, to dobrze jest na przykład znać te animacje. I ja tak w swojej pracy, oprócz tego, że animowałam rzeczy związane bezpośrednio z tym, co tworzyłam, czyli na przykład właśnie interfejsami, robiłam również animacje do telewizji, które nie są rzeczą, z której jestem najbardziej dumna na świecie, ale również montowałam filmiki klienta, montowałam jakieś prezentacje,
Robiłam naprawdę dużo rzeczy związanych z montażem przede wszystkim, wrzucaniem tam jakichś efektów i animacji, i plansz graficznych itd., itd. No ale jak już było kodowanie, były już animacje, no to jeszcze powinna być fotografia, no bo wiadomo, że każdy grafik zna się na fotografii. I zdarzyło się, że w swojej pracy musiałam również zajmować się organizacją sesji zdjęciowych, spotkaniami z fotografami i jakby wytłumaczeniu, jakich zdjęć potrzebuję do swojego produktu, bo w momencie, kiedy robiłam stronę internetową, katalog, ulotkę, cokolwiek, to ja miałam być tą osobą, która przekaże fotografowi, czego tak naprawdę potrzebuje. No i to dziwne byłoby, gdybym nie wspomniała też o tym, czyli copywriting, tworzenie, redagowanie tekstów, korekta tekstów. Pisałam teksty na blogi firmowe, na kanały social mediowe firmy, w której pracowałam i dla klientów. Tworzyłam teksty do newsletterów, tworzyłam artykuły, które pokazywały się w jakichś magazynach lub na stronach internetowych i po części były na przykład promocją firmy, w której pracowałam, ale oczywiście opierały się na tym, czym się zajmuję zawodowo, to znaczy były to takie artykuły raczej specjalistyczne. No rekrutacje to jest temat dosyć taki, wydaje mi się, całkiem logiczny. Jeżeli są małe firmy i tych projektantów nie jest dużo, no to prędzej czy później ktoś poprosi Was o to, żebyście wzięli udział w rekrutacji, żeby zweryfikować umiejętności osoby, która jest zatrudniana. Jeżeli to jest jakiś grafik, jakiś animator, ktokolwiek kreatywny albo ktoś, kto będzie bezpośrednio z Wami pracował, to będziecie również pojawiać się na rekrutacjach. Możecie zobaczyć z drugiej strony, jak to wygląda, tak? Do tej pory Wy na przykład byliście rekrutowani, a teraz to Wy rekrutujecie. Więc to jest dosyć ciekawe i w takich rekrutacjach brałam udział praktycznie od samego początku, jak zaczęłam pracować w zawodzie, mimo że byłam takim szczylem, który tam zero doświadczenia miał, to miałam okazję bywać na rozmowach kwalifikacyjnych innych osób i uważam to za całkiem ciekawe doświadczenie, ponieważ przydało mi się po prostu później, kiedy to ja byłam gdzieś rekrutowana. Ale jeżeli mówię o rekrutacji, to trzeba też wspomnieć o punkcie, który po tej rekrutacji czasami się pojawia, czyli opieka nad praktykantami i stażystami. Czy też nowo zatrudnionymi osobami. Jakoś tak się stało, że w jednej z firm, w których pracowałam, byłam wypychana jako ta osoba, która miała zajmować się praktykantami czy stażystami. Wydzielałam im rzeczy, którymi mają się zajmować, oceniałam ich pracę, organizowałam im czas. Wiadomo, że jeżeli lubicie projektować, lubicie zajmować się grafiką, to przede wszystkim chcecie projektować i zajmować się grafiką, a nie robić te wszystkie rzeczy, które są dookoła. I warto to mieć na uwadze, że w momencie, kiedy szukacie jakiejś firmy, w której chcecie pracować, dobrze zorientować się, czy będziecie właśnie taką osobą od kilku rzeczy, czy będziecie osobą, która tylko będzie zajmować się projektowaniem graficznym. To, że robiłam tyle rzeczy, dziwnych rzeczy czasami, które niekoniecznie są związane z zawodem grafika, sprawiło, że po kilku latach stałam się dosyć konkurencyjna na rynku pracy. To znaczy, mając doświadczenie w pewnych dziedzinach, mając pewną wiedzę, mogę trochę inaczej rozmawiać z pracodawcami. To jest wiedza zdobyta już i gdzieś nauczona doświadczeniem, po prostu ją mogę wykorzystywać. Teraz przydałoby się jakieś super podsumowanie, coś takiego mądrego i coś, co sprawi, że po prostu... Szczerze mówiąc, to w sumie ja całkiem niedawno wstałam. Jeszcze nie wypiłam do końca swojej kawy. I nie wiem, co mam powiedzieć. Jeżeli jeszcze się nie zasubskrybowaliście, to wpadajcie, co poniedziałek pojawiają się nowe filmiki związane z projektowaniem i pracą grafika. Wpadajcie na Face'a, wpadajcie na grupę na Face'ie Design Noobs, wszystkie linki znajdziecie na dole, bo tam jest bardzo dużo osób, które i są początkujące, i są już w zawodzie od kilku lat, więc jeżeli szukacie odpowiedzi na jakieś pytania, to właśnie tam możecie je zadawać. I tyle, no, by było na tyle. A, i zaraz pojawi się na fejsie ankieta, gdzie będę pytać, kiedy chcielibyście kolejną część streamingu projektowego. Będziemy projektować stronę internetową w Photoshopie, więc dajcie znać, kiedy Wam pasuje, żeby obejrzeć, żeby kibicować i żeby, no, było super.